16 lipca o poranku w niedzielę. Witam pięknie z przepięknego Kluczborka. Witam Bożym Słowem, które zostało na dzień dzisiejszy wyznaczone. I tak czytam je z psalmu 141 i z listu apostoła Pawła do Efezjan z 4 rozdziału. Posłuchajcie. Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Moi kochani, myśląc o tych dzisiejszych wersetach, chciałbym zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Nasze społeczeństwo jest bardzo mocno spolaryzowane. Bardzo łatwo i lekko wydajemy opinię na temat drugiego człowieka lub zaistniałej sytuacji. W wyrażaniu opinii i naszego zdania niejednokrotnie pomaga nam internet, środki masowego przekazu. Tam jesteśmy anonimowi, tam jesteśmy bezkarni, tak nam się tylko wydaje. I bardzo łatwo jest nam napisać coś, co czasami może zranić drugiego człowieka. Wyrażając swoją opinię, zdarzą się i takie komentarze, które nie przebierają w słowach. Są mocniejsze teksty, są obraźliwe słowa, obraźliwe stwierdzenia, zdarzają się nawet przekleństwa, zdarzają się stwierdzenia, które bardzo mocno ranią drugiego człowieka. Patrzymy na zaistniałą sytuację tylko z jednej perspektywy. Nie mamy szerszego oglądu. Czasami nie mamy odwagi na to lub możliwości, by z daną osobą się skontaktować lub poznać głębiej zaistniały problem. Ale bardzo łatwo przychodzi nam oceniać drugiego człowieka. Kiedyś takie zachowanie nazywaliśmy mową nienawiści. Dzisiaj częściej nazywamy to hejtem, z którym każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu się spotkał. Z hejtem spotykają się nawet i małe dzieci w przedszkolu, w szkole. Może tak bezpośrednio już tego nie nazywamy, że jest to hejt. Może używamy innych słów. Brak akceptacji, odrzucenie od grupy, izolacja. Różnych słów możemy używać, różnych stwierdzeń możemy używać. Ale Bóg Wszechmogący właśnie przed taką postawą pragnie nas obronić, ochronić. Ponieważ, moi kochani, Bóg zawsze zwraca się do nas z miłością, z wyrozumiałością, cierpliwością i dobrocią. Pragnie każdemu błogosławić, pragnie każdemu pomóc. Nikogo zawczasu nie ocenia. Każdemu daje szansę. Każdemu także daje możliwość nawrócenia się, zrozumienia swoich błędów. Przebacza grzechy, jeśli za nie żałujemy. Nie zwraca się do nas w przekleństwach, w obraźliwy sposób, arogancki sposób. Zawsze z miłością, dobrocią, wyrozumiałością. I tego oczekuje od nas, abyśmy względem drugiego człowieka, bliźniego, zawsze zwracali się i kierowali się dobrocią, miłością, zrozumieniem, cierpliwością i wyrozumiałością. Tego od nas oczekuje. Dlatego pragnie chronić nas przed pochopnym ocenianiem, przed wyrażaniem w dość, może czasami i nawet niecenzuralny sposób swojej opinii i komentarzy. Panie, postaw straż przed ustami moimi. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Pamiętajmy o tym na co dzień, ponieważ bardzo łatwo możemy kogoś zranić. Dogłębnie możemy kogoś zranić, a jak sami wiemy, słowa ranią bardziej niż czyny. Słowa głębiej zapadają w pamięci. Kierujmy się zawsze dobrocią, miłością, wyrozumiałością względem drugiego człowieka. Jeżeli nie potrafimy czegoś zaakceptować, spróbujmy, moi kochani, siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, spojrzeć na to z dystansu. Być może w danym momencie pewnej rzeczy nie rozumiemy, ale różne inne doświadczenia, sytuacje sprawią, że za dzień, miesiąc, rok zupełnie inaczej będziemy spoglądać na życie, na świat, na to wszystko, co nas otacza. Pomimo tych różnych trudnych sytuacji, chcielibyśmy zawsze spoglądać na tę rzeczywistość, którą Bóg Wszechmogący nam daje z perspektywy Bożej miłości, Bożej dobroci, wyrozumiałości i cierpliwości. Tego wam i sobie życzę. Zostańcie w pokoju.
Niech Bóg Wszechmogący nam wszystkim błogosławi. Życzę pięknej i błogosławionej niedzieli, tego abyśmy w sercu zawsze odczuwali pokój i Bożą łaskę i prośmy o to, aby Bóg Wszechmogący nas prowadził i pozwolił zrozumieć to wszystko, co wokół nas się dzieje, to co przeżywamy. Zostańcie z Bogiem, wszystkiego co najlepsze. Pozdrawiam z przepięknego Kluczborka. Pa, do zobaczenia. Amen.